Znajdujemy się na ulicy Opaczewskiej, przy kamienicy, która przed wojną została zbudowana przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. I jest to kamienica, w której mieszkają wszyscy bohaterowie książki Kieszonkowy Atlas Kobiet. Tutaj widzimy klatkę pana Mariana, który z wykształcenia jest cukiernikiem, ale z powołania jest kobietą. Mieszkał na drugim piętrze po lewej stronie od wejścia. I tutaj, kiedy wychodził kiedyś z tej klatki, napadli go chuligani, chcieli mu porwać portfel, ale na szczęście sąsiad z tej klatki wybiegł i od razu go uratował. Tutaj w rożku jest klatka, w której mieszkała pani Maria, która potem stwierdziła, że musi zgnić w piwnicy. Pani Maria mieszkała na ostatnim piętrze, a w związku z tym, że to jest stara kamienica bez windy, to miała bardzo dużo problemów, żeby wejść na górę. Tutaj jest klatka, tutaj w rożku, Marysi, małej dziewczynki 11-letniej, która postanowiła spalić bazar i cały świat. Natomiast piętro wyżej mieszkała Czarna Mańka, czyli legenda warszawskiej ochoty, ale też i woli. I Czarna Mańka jako wzorowa gospodyni domowa niestety pokochała alkohol, a potem pokochała dzieci i musiała jedno urodzić, ale okazało się, że to był strób. No i niestety Czarna Mańka skończyła na bazarze. Tutaj jest okienko do piwnicy, w której w sierpniu 1944 roku zginęli prawie wszyscy mieszkańcy tej kamienicy, głównie kobiety i dzieci, które schowały się tutaj i potraktowały tą kamienicę jako schron, a Niemcy rzucili granat i wszyscy zginęli. Również w tej piwnicy chroniła się pani Maria ze swoją matką. Udało im się ocalić z tej całej sytuacji, ponieważ w czasie, kiedy Niemcy rzucili granat, one były na górze, aby wziąć garnek ze swojego mieszkania. To jest w ogóle ciekawa historia, bo tutaj cały czas na tej tablicy ktoś z mieszkańców wiesza notorycznie kartkę, która mówi o tej tragedii. Tutaj się palą też znicze, jak są jakieś święta narodowe, to są flagi. I co kto tutaj to przykleja, to inna osoba to zrywa. I teraz tego na przykład nie ma, ale wierzę, że za kilka dni ta kartka pojawi się znowu. I to jest niesamowite, że ta kamienica doskonale pamięta to, co stało się w ich piwnicach, gdzie teraz pewnie trzymają swoje rowery, powidła i niepotrzebne rzeczy. To jest miejsce, w którym pani Maria zazwyczaj się wywalała. Leżała tak w ten sposób między ścieżkami i niektórzy ludzie jej pomagali, niektórzy nie, bo myśleli, że po prostu jest starą pijaczką i sobie tutaj leży. Pani Maria, kiedy się tu wywalała, patrzyła na okienka piwnicy i wtedy przypominała jej się historia jej rodziny. I tu właśnie leżąc padła kiedyś na pomysł, że może wrócić do piwnicy, tak jak się wraca do, nie wiem, brzucha swojej mamy i poczekać na śmierć. I kilka dni potem jak się tu wywaliła, rzeczywiście tak zrobiła. To jest Cafe Fantazja, miejsce, do którego bardzo lubił przychodzić pan Marian. Lubił tu bywać, ponieważ zarówno obsługa Cafe Fantazji, jak i klienci w pełni tolerowali pana Mariana takiego, jakim jest. Podziwiali jego elegancję, maniery, sposób bycia, ale również odstraszali ewentualnych intruzów, którzy sugerowali, że pan Marian to gej. I wspólnie z panem Marianem pili herbatę i chociaż zupełnie nie pasowali do niego mentalnie, to jednak można powiedzieć, że byli jego przyjaciółmi. Teraz jesteśmy na bazarze, na bardzo ważnym miejscu, jeśli chodzi o treść książki, fabułę, język, bohaterów i wszystko, co w tej książce najważniejsze.
Kieszonkowy Atlas Kobiet to tak naprawdę wielka miejska legenda o bazarówach i bazarnikach. Wszystkich tych, którzy pracują na bazarze, korzystają z bazaru, chodzą tutaj jak na spacer do parku. I przede wszystkim książka jest takim hołdem sektorom dziadowskim i wszystkim skarbom, które tutaj się znajdują. Kiedyś na tym bazarze było więcej takich miejsc. Niestety Straż Miejska i Straż Bliskich Halbenacha skutecznie wygoniła tutaj sprzedawców i sprzedawczynie. I pozostały tylko drobne części, które w większej skali możemy oglądać w niedzielę na bazarze Olimpia albo na Kole. Ale tutaj właściwie są przez cały czas, każdego dnia. Bardzo ważne miejsce również dla ochoty, ponieważ na tym bazarze w czasie wojny mieścił się tak zwany zieleniak i tutaj pod koniec Powstania Warszawskiego dokonano rzezi ludności cywilnej, którą przed wypędzeniem do Pruszkowa zgromadzono tutaj niczym na Umszlakplatz i tutaj brygady ukraińskiej armii Rona gwałciły kobiety, zabierali nawet małe dziewczynki do pobliskiej szkoły i tam dokonywano rzezi. Pierwszy raz na bazarze. Nie wiadomo gdzie iść, głośno, gwarno, chaos. Bez mapy nic nie kupisz. To jak miasto w mieście. Potrzebujesz przewodniczki? No to chodź ze mną. Na prawo syf, na lewo syf, a przed nami miejski labirynt. Topografia jest nieubłagana. Najpierw warzywa i owoce, najbliżej ulicy, żeby się ten ołów uleżał na skórkach. Potem pieczywo, bułeczki prosto ze szczyrku i nabiał, zawsze świeże, na zielono, z mięsem w rzędzie drugim. Są jeszcze zagubione budy z antykwariuszami, jak z powieści Borgesa. Znajdziesz tam każdą książkę, której szukasz. Wydaje się jednak, że jak jedną wyjmiesz z półki, to cała buda się rozsypie, tak tam ciasno. Sprzedawcy wyglądają jak zakładki, jak szare filifionki, jak kurz. Na bazarze jest wreszcie oddzielny sektor konfekcji używano-łatanej i na końcu elita. Bez stoisk i opłat, bez czajników na prąd i kluczy do publicznego kibla. Za to kolorowo i fantazyjnie ułożeni przy krawężniku na tych wszystkich tekturach, szmatach, łóżeczkach dziecięcych i gazetach. Sprzedający nic. Wewnętrzna logika bazaru jest zrozumiała dopiero po głębszym poznaniu. Zakątek używanych ciuchów, blaszaki z warzywami i owocami. A za śmietnikiem dziady i baby wyprzedają życie na rozłożonych szmatach.